Dzisiejszym gościem jest Ewa Kurek, współautorka książki o Jedwabnym. Pani Ewo, dlaczego gmina żydowska postanowiła rozreklamować tak bardzo Państwa książkę? No to właśnie dobrze Pan powiedział, rozreklamować, bo zamiast ciszę z ich strony lepiej by mi się przysłużyła. No po prostu boją się. To nie gmina żydowska. Myślę, że bardziej na pewno Szudrych z gminy żydowskiej, tak, bo on bezpośrednio blokował ekshumację i on teraz się najbardziej boi tego, że no niestety sprawa powoli zaczyna mu się wymykać z rąk. A te sprawy z salami, no to jest po prostu miasto Warszawa, no co możemy powiedzieć. Ale no ja powiem, z mojej strony jest to tak absurdalne, bo zapewne jakby było spotkanie, kilka portali prawicowych by o nim napisały, a teraz mamy gigantyczny sukces. Widać, że przykład Marszu Niepodległości czy nagonek na księgarnię Antyk nic z tych środowisk nie nauczył. Co czytelnicy znajdą w tej książce? Przypomnijmy nazwę, kto jest współautorem i kto jest wydawcą, gdzie można książkę na czyjej stronie kupić? Droga do Jedwabnego. Książkę napisał Wojciech Samoliński. Ja służyłam wiedzą na temat stosunków polsko-żydowskich samego Jedwabnego, bo dwa lata temu napisałam książkę Rok Jedwabne Anatomia Kłamstwa. I Tomasz Budzyński, który poszerzył tę wiedzę na temat Jedwabnego o śledztwo. Także no, to tworzymy grupę, ale tekst pisany jest dziełem Wojciecha Sumińskiego. A co w książce? Co książka nowego przynosi? Bo już parę książek o Jedwabnym zostało napisanych. Wydawało się, że właśnie wszystko zostało powiedziane. Ja tę książkę Jedwabne Anatomia Kłamstwa patrzyłam na to od strony metodologii nauki jako historii, tak? Mhm. I nie poszerzałam badań. Tu pan Tomasz Budzyński prześledził archiwa, których nie wykorzystywał Gross, których nikt nie wykorzystywał, na przykład na temat takiej szajki żydowskiej w Jedwabnym, która uwłaszczała się na mieniu żydowskim. Także to są bardzo interesujące rzeczy. Są też poszerzone wiedza na temat samej ekshumacji, wstrzymania ekshumacji, dlatego że panowie robili dochodzenie w Toruniu z ekipą archeologów. Także no cały szereg wątków po prostu poszerzających naszą wiedzę na temat Jedwabnego. Pani w swoich wypowiedziach, między innymi dla portalu Prawo, w swojej książce podkreślała, że judaizm wcale nie zakazuje ekshumowania z osób z jam grzebalnych, bo to nie można w myśl judaizmu nagrać grobem. Jak sytuacja wygląda właśnie z judaizmem? Bo to jest argument, który jest non-stop podkreślany przez środowiska żydowskie, że nie można przeprowadzić ekshumacji. I to jest kłamstwo. Już od lat mówię publicznie, że Michael Szudrych, rabin, naczelny rabin Polski, skłamał. Bo autorytety żydowskiego prawa i religii mówią jednoznacznie, że w sytuacji, kiedy szczątki Żydzi zostali pochowani w grobie tymczasowym, czyli w miejscu, które nie jest grobem, należy ekshumować i przenieść na cmentarz żydowski albo do Izraela. Cmentarz żydowski znajduje się około 30-40 metrów od tej stodoły, w której zginęli Żydzi. Więc i te informacje przynieśli mi całą sprawę, 3 lata temu zaczęłam, z inspiracji Żydów, religijnych, uczciwych ludzi, którzy przyszli, położyli mi na stół ekspertyzę i powiedzieli, trzeba przeprowadzić ekshumację, bo tego wymaga prawo izraelskie, prawo żydowskie i żydowska religia. A prawo Izraela, w Izraelu o ekshumacji decyduje odpowiednik naszego sędziego wojewódzkiego. Więc to wszystko to jest grubym nićmi szyte kłamstwo po prostu, które miało prowadzić do jednego. Do przesunięcia nas Polaków z kategorii ofiar w kategorię zbrodniarzy. I tyle.
Mówi Pani także w swoich wypowiedziach, że są środowisko, że są uczciwi historycy ze środowisk żydowskich, którzy zajmują się tą tematyką. Ale są tak samo prześladowani przez lewaków żydowskich i pewne środowiska w Polsce, które nie mają nic wspólnego z żydostwem, uczciwi Żydzi. Na przykład pisałam, to było rok temu, na Uniwersytecie Warszawskim profesorowie wielcy żydowscy, Krajewski, Śpiewak, mówiąc ordynarnie, uwalili bardzo dobrą pracę doktorską Judyty Ester Kohn-Lewinowskiej, młodej Żydówki, która po prostu na podstawie żydowskich źródeł pokazuje, jak wyglądała zagłada Żydów w Polsce. Pisze o Żydach mordercach, o Żydach katach własnego narodu. I ją oblali. No, na szczęście ta jej praca doktorska wkrótce ukaże się w formie książkowej. To też od razu Państwu polecam. Bo jest rewelacyjna. Pisana, powtarzam, przez dziewczynę, wolno mi tak mówić, bo to 30-letnia studentka, doktorantka. Judyta Kohn-Ester Lewinowska. I to nazwisko wystarczy, tak? Zapisuję się na wywiad z panią Judytą na temat jej pracy doktorskiej i miejmy nadzieję, że jej się uda tą... I na obronie, na którą mnie zaprosiła, mnie antysemitka. Do mnie dzwonią Żydzi uczciwi, do mnie antysemitki jak do pogotowia ratunkowego. Zadzwoniła do mnie, przedstawiła się i powiedziała, tylko pani w Polsce może mi pomóc. Rzeczywiście byłam z przyjaciółmi na tej pracy, na tej obronie pracy doktorskiej, która w ogóle była koszmarna. I tam jasno powiedziano, na Uniwersytecie Warszawskim, powiedziano, że można osądzać za czas II wojny światowej Polaków, Węgrów, Rosjan, wszystkich, ale Żydów osądzać nie można. To jest ta żydowska bajka przez określone kręgi forsowana. I tyle. I tutaj a, też... A jakie są cele? Jaki jest cel w ogóle tego, żeby negować narodu cierpienia narodu polskiego, przypisywać zbrodnie Polakom? Po co te środowiska w Polsce, ja bym je nazwał środowiskami bliskimi Gazecie Wyborczej, po co one to wszystko robią? No, jaki jest cel w tym wsianiu tej nienawiści? Z tym przesunięciem, ja to piszę w moich książkach od lat, od wielu, wielu lat. Nazywam to, co najmniej 10-15 lat temu nazwałam to pedagogiką wstydu. Weszło to do terminologii dzisiejszej bardzo dobrze. Z Jedwabnem chodziło o to, żeby zaszczepić nam poczucie winy, że my też mordowaliśmy, że my Polacy jesteśmy współzbrodniarzami razem z Niemcami, tak? I takim narodem, który się wstydzi, że jest Polakiem, który ma poczucie winy, nie wiadomo za co, łatwiej się rządzi. No już naprawdę to wszystko pisałam wielokrotnie w moich książkach, artykułach. I nagle taka wściekłość ogarnia ich, bo to wszystko pęka jak bańka mydlana. A wydawało się, że już idziemy, że jesteśmy na dobrej drodze, że Polaków da się skundlić, że będzie się nimi łatwiej rządziło. A to nic nie wyszło. Ostatnie badania Adel dały nam mistrzostwo świata w tak zwanym antysemityzmie. Mam takie pytanie jeszcze do pani książki Rosji rozumem nie pojmiesz, która moim zdaniem jest bardzo ważna i środowiska prawicowe bardzo uważnie powinny ją przeczytać. Czy możemy mówić o tym, że Rosja współczesna jest w sojuszu z środowiskami żydowskimi? Myślę, że tak, powinna przynajmniej być, bo tego Izraela, proszę Państwa, który jeszcze ja znałam w 80-tych, na początku 90-tych lat, Izraela, w którym miałam, w 88 roku miałam referat w auli Uniwersytetu w Jerozolimie, pełna aula, kilkaset ludzi. Zaczęłam po angielsku, bo taka była konwencja, po dwóch słowach rozległy się krzyki, po polsku. Izrael był stworzony i był państwem, można powiedzieć, polskich Żydów. Teraz, ostatni raz byłam kilka lat temu, to już nie jest ten Izrael. Na ulicy mówią po rosyjsku, w rządzie, w wojsku, wszędzie siedzą rosyjscy Żydzi, nazywamy ich Litwakami.
I wspominam, jak proroczy świętej pamięci ojciec Daniel Rufajzen, Żyd, który został zakonnikiem, karmelitą, uratowany przez siostry z Malostrykstanki, z którym się przyjaźniłam i który uczył mnie też mentalności, religii Żydów i wszystkiego. I ostatnie nasze widzenie, to ojciec Daniel powiedział mi, nie martwię o nic, nie martwię się o moją grupę do chrześcijan. Ja się martwię tylko, czy to państwo Izrael przetrwa. Pamiętam, że się z nim pokłóciłam, że o głupstwa gada. A on wiedział, co mówi. Powiedział mi, ty nie widzisz tego, co ja. Przyjechali Żydzi rosyjscy do Izraela i zachowują się tak, jakby mieli przestrzeń od Władywostoku do Bugu. A Izrael jest maleńki. I to może przynieść złe rezultaty. Do takiej drogi zmierza Izrael. Bardzo dziękuję.